Hej, mam na imię Miriam, uczę się polskiego i jak mam trochę problemów, kilka problemów z wymową, to dlatego myślałam, że chyba nagrywam filmy, czytając po polsku teksty, które nie będą za długie. W ten sposób nie wiem, chyba może czy mi trochę pomagać. Czekam na wasze rady i komentarze. Dziękuję. I za siedmioma lasami, za siedmioma górami. Mała Basia nudzi się. Miś nakarmiony, lalki wykąpane i uczesane. Konik na biegunach śpi. Klockami jakoś nie mam ochoty się bawić. Co tu robić? Dziewczynka idzie do mamy. Mamusiu, opowiedz mi bajeczkę, prosi dziecko. Córeczko, jestem zajęta, piszę artykuł. A o czym? Dopytuje się Basia. Jest to artykuł na temat baśni i bajek. Mamusiu, proszę cię, przeczytaj mi. Basia za wszelką cenę chce zostać z mamą. No dobrze, słuchaj, ale nie wiem, czy coś zrozumiesz. Mama zgodziła się tym bardziej, że nie umie opowiadać bajek. Początkowo właśnie przeznaczone były dla dorosłych i przekazywane były ustnie, z pokolenia na pokolenie. Opowiadane wieczorami były jedną z rozrywek tamtych czasów. Z biegiem lat również dzieci stały się uważnymi słuchaczami fantastycznych opowieści i do tej pory słowa bajka, baśń kojarzą się z młodym odbiorcą. Ustnie opowiadane baśnie zaczęto potem zbierać i zapisywać. Zapisywać, a następnie dopisywać nowe. Perrault, bracia Grimm, Andersen to najbardziej znani twórcy baśni. Kto nie zna Czerwonego Kapturka, Kopciuszka, Jasia i Małgosi, Kota w butach czy Królowej Śniegu? Mamusiu, słyszałeś dzwonek? Ktoś przyszedł. O, to babcia. Dzień dobry, Basienko, mówi babcia. Babuniu, jak dobrze, że przyszłaś. Mam ci tyle rzeczy do pokazania. Nową piżamkę, nowe książeczki, maleńką szklaną kuleczkę. Dobrze, kochanie, daj mi się tylko rozebrać. Coś ci przyniosą. Zobacz. Ciasteczka, czekoladkę, kubeczek na mleczko i mebelkę dla twojej najmniejszej laleczki. Dziękuję, babciu. Opowiesz mi bajeczkę? Mamusia coś mi czytała, ale to chyba nie dla dzieci. Już zaczynam, mówi babcia. Był sobie raz mały piesek. Był całkiem biały, bieluszenki jak śnieg. Mama Basi wróciła do pisania artykułu. Po rozmowie z córeczką i matką postanowiła zmienić trochę koncepcję. Kiedy sięgniemy pamięcią wstecz, z pewnością przypominamy sobie chwile spędzane na słuchaniu barwnych opowieści naszych rodziców, dziadków, starszego rodzeństwa, nauczycieli. Wszystkie dzieci to lubią. Nie wszyscy dorośli potrafią jednak opowiadać bajki. Często wyręczają się więc książkami albo pismami dla dzieci i czytają swoim pociechom. Do najmłodszych dzieci najlepiej trafiają bajki w formie wierszowanej. Niektóre z utworów zawierają wyraźny morał, inne służą wyłącznie rozrywce. Do klasyków polskiej poezji dziecięcej należą m.in. Julian Tuwim i Jan Brzechwa, których wiersze są znane i cytowane przez młodych i starych. Prawie wszyscy pamiętają kaczkę dziwaczkę, lokomotywę, lenia czy Zosię Samosię.
Kiedy dzieci umieją już czytać, same biorą do ręki książkę i odkrywają świat nowych baśni. Identyfikują się z bohaterami, którymi są królewicze i księżniczki, małe dziewczynki, chłopcy, kotki, pieski, niedźwiadki i krasnoludki. Boją się czarowników i czarownic, groźnych wilków i niedobrych ludzi. Czasy się zmieniają i dziś tylko całkiem małe dzieci, kiedy się nudzą, proszą o opowiadanie bajek. Potem poznają telewizję, kino i komiks. A w dalszej kolejności gry komputerowe, które pozwalają w jakiś sposób ingerować w wydarzenia, co wydaje się bardzo atrakcyjne. Dynamiczny rozwój kina pozwala nie tylko słuchać, ale i oglądać baśnie. Czy to rozwija, czy ogranicza wyobraźnię? Czy odciąga młodych od książek? Te pytania stawiają sobie psychologowie, nauczyciele i rodzice. Nikt chyba jednak nie może sobie wyobrazić dzisiejszego świata bez filmów. Na przykład Disneya, bez myszki Miki, Kaczora Donalda, wspaniałych postaci siedmiu krasnoludków z Królewny Śnieżki. I chociaż dzieci mają do dyspozycji komiksy, wideo, cały wachlarz lepszych i gorszych filmów, często przed snem proszą. Mamusiu, opowiedz mi bajeczkę. Dziękuję. Mam nadzieję, że to nie było za długie. Jak mówiłam wcześniej, czekam na wasze rady i komentarze. Dobry wieczór. I pozdrawiam z Hiszpanii.